Dzień dobry Państwu. W studio ze mną Iwona Burzyńska z firmy Panasonic Polska. Powiedzieliśmy już wcześniej o historii, o kilku ważnych wydarzeniach w produkcji aparatów. A teraz powiedzmy trochę o teraźniejszości. 10 warsztatów na dziesięciolecie Lumixa. Dlaczego taka forma? Skąd taki pomysł i czy to jest najlepszy pomysł na to, żeby uczcić tą okrągłą rocznicę? Myślę, że wydaje nam się, znaczy pomysł powstał w trakcie jednej z biurowych burz mózgów razem z organizatorami. Chcieliśmy zrobić warsztaty, mieliśmy na to pomysł i stwierdziliśmy, że najlepszą w tej sytuacji najlepszą opcją będzie właśnie 10 warsztatów na dziesięciolecie w 10 różnych miastach, czyli taka trochę zabawa tą liczbą 10. Dodatkowo zależało nam, żeby trafić do osób na terenie całej Polski, nie koncentrować się tylko na Warszawie, czy też na dużych aglomeracjach, ale rzeczywiście być wszędzie, poznać konsumentów, poznać ich opinie. I też objąć naszymi warsztatami jak najwięcej treści, czyli jak najwięcej różnych tematów fotograficznych. Dlatego jest ich 10, bo tak sobie zidentyfikowaliśmy, że 10 ważnych tematów warto omówić. Mhm. Ty też jesteś na tych warsztatach obecna. Jak Ci się podoba to, co na warsztatach się dzieje i jakie są opinie uczestników warsztatów, jak z nimi rozmawiasz, to co ciekawego od nich słyszysz? Znaczy ja jestem naprawdę zachwycona, dlatego że właśnie tak jakby dwuwymiarowo, z jednej strony są użytkownicy, którzy mówią, że fajnie, że nareszcie coś takiego robimy, że nie zdawali sobie sprawy, jakie jest portfolio i że cieszą się, że mogą spróbować, mogą się czegoś nauczyć, mogą poznać produkty. Z drugiej strony ja też korzystam z nich po prostu osobiście, bo prowadzący warsztaty to są naprawdę doświadczeni fotografowie, redaktorzy magazynu Digital Photo Video. Wykłady są bardzo ciekawe i naprawdę po każdym takim warsztacie można wyjść z notesem pełnym ciekawych informacji i głową pełną ciekawych informacji. No dobrze, to zapraszam Państwa na moją rozmowę z Marcinem Bójko na temat następnego zagadnienia dotyczącego fotografii, które było poruszane na naszych warsztatach, a teraz w takiej treściwej, krótkiej formie podpowiemy, jak robić lepsze zdjęcia. Witaj Marcin. Cześć Szymku. To już tradycyjnie, proszę Państwa, spotykamy się z redaktorem naczelnym miesięcznika Digital Photo Video, żeby porozmawiać o zagadnieniach fotograficznych, które od dłuższego czasu trenujemy na warsztatach. Tak, od dłuższego czasu trenujemy na warsztatach i w takiej pełnej formie wykładu, pleneru poruszamy w kolejnych miastach Polski. A tu prezentujemy wersję kompaktową. W kilka minut, tak, w kilka minut. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali o temacie fotografii wnętrz. To taki dość specyficzny temat, bo jest wiele problemów, które wiążą się z nim, ale też wiele ułatwień, które możemy sobie zrobić, żeby mieć fajne zdjęcia wnętrz, czy to potrzebujemy do katalogu, czy po prostu podoba nam się jakieś wnętrze, nie wiem, jesteśmy na wycieczce w jakimś kościele, czy w jakimś ładnym muzeum, to nie zawsze możemy fotografować, ale choć powinniśmy móc. Jaka jest charakterystyka tej fotografii? Na co zwracać najbardziej uwagę przy fotografowaniu wnętrz? Wiesz co, największym problemem, jaki jest związany z fotografią wnętrz, to mi się wydaje, że to jest cała fotografia w jednym. Mamy tak. Architekturę, światło mieszane, problemy z ekspozycją, problemy z kompozycją i jeszcze konieczność pogodzenia kompozycji z zamysłem architekta, który to wnętrze stworzył. To po prostu dramat. To zacznijmy od pierwszej rzeczy, czyli to, co jest w fotografii najważniejsze. Światło. Jak sobie radzić ze światłem mieszanym? Trochę zależy od budżetu. Jeżeli mamy mały budżet i mówię o dwóch rodzajach budżetu, to znaczy o pieniądzach idących za zrobieniem tego zdjęcia, ale także o czasie, który mamy na zrobienie zdjęcia, bo wiadomo, że czas to pieniądz. Jeżeli to jest taka sytuacja, że wpadamy do pięknego wnętrza i będziemy za pół godziny musieli biec gdzieś dalej,
a chcemy koniecznie zrobić to zdjęcie, to jedynym sposobem na radzenie sobie ze światłem, które wpada zza okna, jest poradzenie sobie w postprodukcji, zrobienie trzech klatek z korekcją ekspozycji, tak zwanego bracketingu, i sklejenie tego w komputerze w HDR, w zdjęciu o dużej rozpiętości tonalnej. Problem ze światłem mieszanym we wnętrzach jest dwojaki. Pierwszy jest taki, że z reguły wnętrza są oświetlane za pomocą żarówek, natomiast z zewnątrz pada światło słoneczne. My tego tak bardzo nie widzimy, ale aparat po prostu szaleje, dlatego że światło żarówek jest dla niego żółte, a światło słoneczne jest dla niego niebieskie. Coś względem czegoś. Jak światło żarowe zrobimy białe, to światło z okna będzie niebieskie. Jak światło z okna zrobimy białe, to światło żarówek będzie niebieskie. Tutaj dobrego sposobu na poradzenie sobie z tym, z niskim budżetem, nie ma. Jeżeli mamy wysoki budżet, to znaczy na przykład mamy dużo czasu, to możemy poczekać do zmroku, a że wnętrze będzie oświetlone tylko i wyłącznie światłem żarowym. Możemy również, to już jest kwestia dużego budżetu, zainstalować w oknie kawał folii, która zmieni kolor światła słonecznego na pomarańczowy. Albo zasłonić jakieś zasłony, które zapobiegną wpadaniu światła zewnętrznego, tak? Zgadza się, tyle że problem polega na tym, że to nie musi wcale wyglądać naturalnie i to może być kłopot. Z reguły trzeba byłoby wysłaniać od zewnątrz to pomieszczenie. A czy jest jakiś sposób, nie wiem, doświetlenie lampą błyskową? No nie mówimy tutaj o fotografii profesjonalnej, gdzie mamy sfotografować jakieś wnętrze i możemy zabrać dowolną ilość lamp i ustawiać je w dowolny sposób, bo do katalogu tak to się robi. Jeśli fotograf ma takie zlecenie. Natomiast no, jeśli jesteśmy właśnie na naszej wycieczce albo no, nie jesteśmy profesjonalistami, nie mamy dostępu do takich lamp, to czy naszą lampą zewnętrzną, czy może naszą lampą wbudowaną w aparat jesteśmy w stanie coś zadziałać, żeby... Lampą wbudowaną w aparat niewiele zdziałamy, natomiast możemy spróbować zabawić się lampą zewnętrzną. To szczególnie dobrze działa w pomieszczeniach, gdzie kiepsko jest ze światłem. Możemy zrobić coś, żeby wydłużyć maksymalnie ekspozycję. Tak, żeby wychodziło na przykład 30 sekund, żeby było dużo czasu na ekspozycję. Czyli tu już zahaczamy przerwę ci o akcesoria. Zahaczamy o akcesoria. Musimy mieć statyw. Ja nie wiedziałem, czy macie statyw tu w studiu, więc wziąłem go ze sobą. To jest bardzo dobry statyw firmy Manfrotto, który powinien być najlepszym przyjacielem fotografa zawsze i wszędzie. Tak? I statyw zawsze warto planować w budżecie. Stawiamy aparat na statywie, ustawiamy kadry jak nam się widzi, o tym za chwilę porozmawiamy, jak dobrze ustawiać te kadry. I otwieramy migawkę i błyskamy lampą po całym pomieszczeniu, odbijając od różnych miejsc. To się nazywa malowanie światłem. 30 sekund wystarcza na to, żeby dobrze oświetlić każde wnętrze. Czasem trzeba będzie wykonać kilka eksperymentów. To znaczy okaże się, że źle błysnęliśmy albo na przykład wleźliśmy w kadr. Ale generalnie to jest dobry sposób na to, żeby doświetlić wnętrze, które możemy doświetlać. W muzeum nam na to nie pozwolą. Ale jeżeli ktoś poprosił nas o sfotografowanie na przykład szafy wnękowej, które to szafy wnękowe z reguły mają to do siebie, że są we wnękach, jakichś paskudnych, ciemnych korytarzykach i trudno zrobić zdjęcie, no to wykorzystanie lampy błyskowej jest znakomitym sposobem, właśnie metodą błyskania po całym planie, tak? Można radzić sobie za pomocą jakiejś lampki biurkowej, też można obmalować wszystko. Więc sposobów na fotografowanie i poprawienie jakości światła jest sporo. Ważne jest to, że meble nie uciekają. No dobra, to ze światłem wiemy już co. Jeśli chcemy fotografować wnętrza, to bardziej tele czy bardziej szeroki kąt? To trochę zależy od tego, jaki chcemy uzyskać efekt. Pamiętajmy, że wnętrze zawsze jest projektowane przez kogoś, kto wyciska na tym wnętrzu swoje piętno. To jest albo architekt wnętrz, albo po prostu pani domu, która sobie wymyśliła różne bibelotki. Dlatego warto do fotografowania wnętrz zastosować prostą zasadę reportażu. Plan ogólny, zbliżenie, detal. I pojechać w ten sposób. To znaczy pokazać plan ogólny szerokokątnym obiektywem,
bo niestety tak jest we wnętrzach, że nie możemy za bardzo odejść. I tutaj szerokokątny to 24, 35? 24, 35, no czasem są takie zabawne rzeczy jak rybie oka i tak dalej, to one niestety mają bardzo dużo zniekształcenia, więc to jest kłopot, ale można na przykład spróbować zrobić panoramę w takim wnętrzu, połączyć to później w takie za pomocą chytrego oprogramowania, które po kliknięciu pozwoli nam obejrzeć to pomieszczenie z każdej strony. Możemy zrobić właśnie jakieś zbliżenie szafki, no czegokolwiek i detalu, jakiegoś ładnego detalu wnętrza, który nadaje temu wnętrzu charakter. I tak opowiadać poprzez charakter osoby, która to wnętrze zaprojektowała. Jest jeszcze jedna rzecz, bo wnętrza, nawet te stare, nawet te zabytkowe, bardzo często są naszpikowane różnymi drobnymi elementami współczesności, ja bym tak to powiedział, czyli jakiś kontakt, jakiś włącznik prądu, jakaś czujka dymu. Co z tym? No tak, to jest dramatyczny problem. Kontakty, tego typu rzeczy, czujki dymu i tak dalej. Można sobie z tym radzić na trzy sposoby. Pierwszym sposobem, starać się tak komponować kadr, żeby czujka dymu nam nie właziła. No, z reguły są na suficie, więc są szanse na to, żeby to ominąć. Drugi sposób, przestawić jakiś mebel tak, żeby zasłonił kontakt. To też jest czasem wykonalne. I trzeci, najmniej fotograficzny, to usunąć to w programie graficznym na koniec. No tak, no tak. Czyli już chyba powiedzieliśmy o większości rzeczy związanych. No jeszcze można by do akcesoriów, bo powiedzieliśmy o statywie, ale... Wiesz co, jeszcze jedna rzecz, dużym problemem w fotografowaniu wnętrz jest niestety to, że wnętrza składają się z reguły z dużej ilości pionowych i poziomych linii. To tak jest, tak? Nic na to nie poradzimy. Poziome i pionowe linie szczególnie źle wychodzą, kiedy mamy źle ustawiony aparat. Naszą generalną tendencją i to, na co nie uważamy, a fotografowanie architektury to jest niestety to, na co, gdzie trzeba na to uważać, to jest przechylenie aparatu. Kiedy przechylamy aparat względem fotografowanej płaszczyzny, jeżeli ja miałbym fotografować Ciebie, kiedy fotografuję Ciebie, to nie ma problemu, czy ja fotografuję trochę z góry, trochę z dołu. Kiedy miałbym fotografować wnętrze, to lekkie przechylenie aparatu w dół powoduje, że będą mi się rozjeżdżały pionowe linie do góry. Marcin, w tym momencie Ci przerwę, bo o tym na pewno będziemy rozmawiali fotografii architektury. To za tydzień, tak? I zachęcamy Państwa do oglądania tego odcinka. Wtedy Państwo się dowiecie więcej, jak sobie poradzić z tymi liniami. A teraz krótko podsumowując. Warto mieć statyw, warto pamiętać o tym, żeby był plan czysty, czyli kontakty i inne rzeczy, zwracajmy na to uwagę, bo zrobimy świetne wnętrze, a wyjdzie nam jakiś biały przedmiot, którego byśmy nie chcieli mieć. Zwracajmy uwagę na światło i jak sobie doświetlić, czy lampą błyskową, czy innymi rzeczami, tutaj Marcin podpowiadał. I cóż, zapraszamy Państwa do oglądania następnego odcinka. Dziękujemy. Zwłaszcza architektury.